W tym filmie opowiem, co to znaczy, że funkcja jest ciągła na przedziale i pokażę kilka przykładów zarówno przedziałów otwartych, jak i domkniętych. Zacznijmy może od pojęcia ciągłości funkcji w punkcie, od przypomnienia, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w punkcie. Tu mamy definicję, funkcja f jest ciągła w punkcie a, no wtedy i tylko wtedy, gdy granica funkcji przy x dążącym do a, czyli granica funkcji w punkcie a jest równa jej wartości. No, czyli obie te strony muszą istnieć i być sobie równe, przy czym różne tutaj sytuacje, za chwilę zobaczymy, mogą się zdarzyć. Teraz podstawowa intuicja, tyle definicja. Teraz podstawowa intuicja ciągłości funkcji w punkcie jest taka, że jak mam jakiś punkt, to niech będzie punkt x0, to funkcja jest ciągła w punkcie. Oczywiście punkt A musi należeć do dziedziny, prawda? Tylko wtedy ta funkcja, no bo tu mam wartość funkcji w punkcie A. Więc ta funkcja jest ciągła w punkcie, jeżeli jej wykres na małym przedziale wokół tego punktu mogę narysować bez odrywania, no nie wiem, długopisu od kartki, czy też kredy od tablicy, prawda? Czyli to jest na małym kawałku przynajmniej, ten wykres mogę narysować bez odrywania ołówka od kartki. Inaczej możemy powiedzieć, że funkcja nie zmienia w pobliżu punktu x0 swojej wartości zbyt gwałtownie. No to też jest taka intuicja nieprecyzyjna. Teraz może, żeby to rozjaśnić, zobaczmy dwa podstawowe przykłady funkcji nieciągłych w punkcie, takie najprostsze, czyli pierwszy przypadek to byłby taki, że rysuję wykres funkcji ciągłej, czyli jedną taką ciągłą linię, ale jeden punkt wyrywam z tego wykresu i mówię, że wartość funkcji w tym punkcie nie leży tutaj na tej linii, tylko powyżej. Prawda? Jakby w tym punkcie ta funkcja gwałtownie zmienia wartość, jak w tym jestem tutaj, jak tylko troszeczkę się wysunę w lewo lub w prawo, to natychmiast spadam na wykres. No i żeby narysować wykres tej funkcji, no muszę oderwać długopis od papieru. Czyli jaka tu jest sytuacja? Otóż granica funkcji istnieje, wartość istnieje, ale nie są sobie równe. Prawda? Granica tej funkcji w tym punkcie x0, no to jest tyle, prawda? Taką ona chciałaby mieć wartość i to jest granica, no ale wartość ma tutaj tyle. Czyli to jest pierwszy przykład nieciągłości. Drugi taki typowy, najprostszy przykład to jest taki, że nie istnieje granica funkcji w punkcie, czyli na przykład mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak się zbliżamy z lewej strony, to wartości dążą do jednej wartości, a jak z prawej do innej. No dobrze, czyli to jest przypomnienie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w punkcie. No i teraz zacznijmy może od ciągłości funkcji na przedziale otwartym, dlatego że to jest troszeczkę prostsze. No i podstawowa definicja jest taka, że funkcja jest ciągła na przedziale otwartym, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie. Więc może zapiszmy, funkcja f jest ciągła na otwartym przedziale A, B. Teraz otwarty przedział ja będę zaznaczał w ten sposób. Prawda? To są wszystkie liczby ściśle większe od A i mniejsze od B. Szkolna notacja być może jest taka, ale taka notacja też jest powszechnie stosowana. Funkcja f jest ciągła na otwartym przedziale A, B, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie przedziału. W każdym punkcie przedziału. Tak, czyli w każdym punkcie tego przedziału istnieje granica funkcji w tym punkcie i jest równa wartości. Dobrze, teraz zobaczmy kilka przykładów. Tu mamy przykłady, dwa wykresy funkcji. I teraz tak, no ponieważ mamy wykresy, to chodzi tutaj o intuicję, prawda? Nie będziemy mogli tej granicy policzyć, bo nie mamy wzoru tej funkcji, więc chodzi raczej o wyrobienie sobie pewnej intuicji na podstawie wykresu, jak stwierdzić, czy funkcja jest ciągła, czy nie. Zacznijmy może od tej funkcji tutaj i weźmy przedział, zacznijmy od przedziału 0,4. Otwarty przedział 0,4. Czyli jesteśmy tutaj, funkcja f, przedział 0,0. Otwarty, wszystkie punkty tutaj. No i wykres funkcji na tym przedziale, no to widzimy, że to jest jedna linia, prawda? Czyli to jest ta podstawowa intuicja dotycząca funkcji ciągłej, więc ten wykres sugeruje tutaj, że mamy do czynienia z funkcją ciągłą. Czyli napiszmy ciągło. Teraz popatrzmy sobie na przedział minus 5, minus 3. Znowuż przedział otwarty.
minus 5, minus 3, czyli jesteśmy tutaj. Czyli znowuż mamy ten wykres tu. Teraz wprawdzie w punkcie minus 3, prawda, ta funkcja jest nieciągła, to jest ta podstawowa, tak jak patrzymy tutaj, to mamy do czynienia z tą sytuacją, więc jest to taki, ta funkcja w punkcie minus 3 jest nieciągła, ale punkt minus 3 nie należy do tego przedziału, wobec tego zachowanie w tym punkcie nie ma znaczenia, prawda, dla ciągłości funkcji na otwartym przedziale, czyli znowuż jest ciągła. Tak? Mogę narysować wykres jednym końcem, jednym pociągnięciem ołówka, no i w punkcie minus 3 nie muszę rysować, dlatego że wartość w minus 3 mnie nie interesuje. Teraz kolejny weźmy przedział jeszcze, minus 5, minus 2. Minus 5, minus 2, czyli jesteśmy tu i teraz aż dotąd, prawda? Czyli ten wykres składa się, no właśnie, prawda? Muszę, żeby narysować, muszę dojechać tu, a następnie wskoczyć tu i dorysować tutaj. Czyli ten wykres składa się jakby z dwóch kawałków, no muszę oderwać flamaster od kartki, żeby napisać, narysować wykres. Czyli tutaj jest nieciągła. Nieciągła w tym punkcie minus, w punkcie minus 3, czyli nieciągła na przedziale, dlatego że aby była ciągła na przedziale, musi być ciągła w każdym punkcie. No i może jeszcze jeden przykład, minus 3, 0. Znowuż przedział otwarty, a czyli teraz jestem tutaj. Prawda? No i znowuż widzę, że mogę narysować ten wykres jednym pociągnięciem pisaka. W punkcie minus 3 wartość mnie nie interesuje i to jest funkcja ciągu, czyli jest ciąg. Przejdźmy teraz do funkcji g. Tutaj popatrzmy na przedział, znaczy zacznijmy od przedziału minus 3, minus 1. Teraz ten wykres tutaj sugeruje, prawda, minus 3, minus 1, że w ogóle w minus 1 ta funkcja nie ma wartości, że to jest taka asymptota, prawda, że tutaj ten wykres ucieka, wartości uciekają do minus nieskończoności, a z prawej strony do plus nieskończoności. No ale znowuż, prawda, minus 1 nie należy do tego przedziału i teraz jak chcę narysować wykres, prawda, od minus 3 do minus 1, no to teoretycznie mógłbym narysować, prawda, chociaż on tu jest, no, wciągnie się w nieskończoność jakby, ale właśnie no, w każdym punkcie jest, w każdym punkcie mogę narysować jednym pociągnięciem, czyli to jest ciągu. Przedział minus 2, 0 weźmy, może inny kolor, minus 2, 0, czyli jesteśmy tutaj. I co widzimy? No widzimy, że w punkcie minus 1 ta funkcja w ogóle jest nieokreślona. Czyli wobec tego, no żeby mówić o ciągłości, to musimy mieć, ten punkt musi być w dziedzinie, no teraz ponieważ ten przedział się nie zawiera w dziedzinie funkcji, wobec tego jest nieciągły. No ale możemy postawić pytanie, dobrze, czy ja mogę w punkcie minus 1 dorysować jakąś wartość, tak żeby mieć funkcję ciągłą. Czyli powiedzmy, że czyli muszę dostawić na tej linii jakąś kropkę. Ale niezależnie od tego, gdzie tą kropkę dostawię, prawda, no nadal, żeby narysować ten wykres, no to muszę przerwać, oderwać długopis od kartki, prawda, rysuję ten fragment, odrywam, rysuję kropkę, odrywam i rysuję dalszą część. Czyli niezależnie od tego, gdzie tu tą kropkę dostawię, no nie da się zrobić tak, żeby ten wykres miał tutaj jedną linię, no bo nie mogę pociągnąć tutaj linii, prawda. Bo funkcja to jest coś takiego, co ma w jednym punkcie wartość. Czyli nie może być żadna prosta pionowa, żaden fragment pionowej prostej nie może być wykresem funkcji. Dobrze, teraz przejdźmy, to tyle byłoby o przedziałach otwartych. Teraz przedział domknięty, czyli co się dzieje na przedziale domkniętym, czyli no przedział domknięty to jest jakby przedział otwarty plus dwa punkty, prawda? Wobec tego muszę coś powiedzieć o granicy w punkcie A i w punkcie B, czyli napiszmy F ciągła na domkniętym przedziale, który będę zaznaczał w ten sposób, jeżeli, prawda, no po pierwsze musi być ciągła na otwartym, jeżeli F ciągła na otwartym przedziale AB,
No i co, i teraz, ponieważ nie mogę liczyć granicy w punkcie A takiej, no bo nie wiadomo, czy w ogóle na lewo od punktu A ta funkcja jest określona, no ale mogę policzyć jednostronną granicę, prawostronną granicę w punkcie A i lewostronną granicę w punkcie B. No i te granice muszą być równe wartości funkcji. Czyli napiszmy, jeżeli f oraz, no muszą istnieć dwie granice. Po pierwsze, granica f od x przy x dążącym do a z prawej strony jest równa wartości funkcji w punkcie A oraz granica przy x dążącym do B z lewej strony to jest f od B. No i analogicznie możemy mówić już sobie sami, może dopowiecie, co się dzieje w przypadku na przykład przedziału AB takiego, czy też w przypadku przedziału AB takiego. No tutaj musimy tylko prawostronną granicę w punkcie A, a tu lewostronną w punkcie B. Łatwo to sobie dopisać, co to znaczy ciągłość funkcji na takich przedziałach. Popatrzmy teraz tutaj. No i zobaczmy poszczególne, co się stanie, jak podomykamy nasze przedziały. Czyli na przykład domkniemy przedział tutaj. Pytamy się 0, 4, taki przedział. No to widać, że tu nic szczególnego się nie dzieje. Istnieje lewostronna granica w punkcie 4 i prawostronna granica w punkcie 0, więc jest ciąg. Teraz w punkcie minus 5, minus 3, czyli jesteśmy, patrzymy sobie na ten wykres tutaj. No więc lewostronna granica w punkcie minus 5 istnieje, nie widać, żeby się tutaj coś szczególnego działo. Natomiast lewostronna granica w punkcie minus 3 wygląda na to, że jest minus 3, a wartość funkcji w punkcie minus 3 jest tutaj. Czyli co? Czyli tutaj lewostronna granica nie, w punkcie minus 3 nie jest równa wartości, czyli jest nieciągła. No natomiast w punkcie minus 3, no oczywiście tutaj minus 5, minus 2, czyli jak jeszcze zwiększę ten przedział, nadal pozostanie nieciągła, no bo jak jest nieciągła na otwartym, to jak domknę, to nadal pozostanie nieciągła. Natomiast w punkcie minus 3, 0, tu jeszcze mieliśmy taki przedział minus 3, 0, no to teraz oczywiście w zerze jest wszystko dobrze, ale w minus 3 też mamy tylko jednostronną granicę, interesuje nas tylko prawostronna granica i ta prawostronna granica w punkcie minus 3 jest 1 i taka sama też jest wartość. Czyli ta funkcja jest ciągła, ciągła na przedziale minus 3, 0, mimo że nie jest ciągła w punkcie minus 3. Prawda? Czyli funkcja może być ciągła na takim domkniętym przedziale, nie będąc ciągła w punkcie minus 3, no jeżeli ona w ogóle jest określona również na lewo od minus 3, czyli w ogóle można mówić o ciągłości w punkcie minus 3. Popatrzmy jeszcze tutaj na prawo. Minus 3, jeżeli tutaj dodamy minus 3, minus 1, czyli spróbujemy dodać punkt minus 1, no to znowuż widać, nawet przy tym dodaniu tego punktu, że ta funkcja jest nieciągła tutaj. Minus 3 jest wszystko dobrze, natomiast no, żeby narysować wykres funkcji również w punkcie minus 1, to musimy oderwać tutaj ten nasz przyrząd do pisania i postawić tę kropkę, prawda? Czyli nieciągła. No, w takim szerszym sensie ta granica tutaj istnieje lewostronna, jest minus nieskończoność, ten wykres sugeruje, no a wartość tutaj dostawiliśmy 2. No i podobnie, jeżeli tutaj zrobimy ten przedział minus 2, 0, no to oczywiście tak samo ta funkcja będzie nieciągła. Skoro była nieciągła na otwartym, to również po domknięciu pozostanie nieciągła. No dobrze, mam nadzieję, że teraz nabraliście pewnej intuicji dotyczącej ciągłości funkcji na przedziale.